Witam w naszym programie kulinarnym. To jest Milena, a to jest Arek. Dzisiaj jesteśmy ze szkoły gastronomicznej w Toruniu. Dzisiaj chcielibyśmy Państwu zaproponować babeczki z nadzieniem twarogowym. Do babeczek potrzebujemy 30 deko twarogu, 12 deko cukru, 2 jajka, ubijamy białka oddzielając od żółtek, cukier wanilinowy i 3 dekagramy budyniu. Bierzemy sobie miskę, dodajemy masę twarogową do miski. W tym czasie koleżanka będzie ubijała białka, żeby masa była bardziej puszysta. Następnie dodajemy tłuszcz, który rozkręcamy z 12 dekami tłuszczu. I wszystko rozkręcamy. Żeby utrwalić białko, dodaję odrobinę cukru. Dobra, starczy mi na. Już to nie wiem. Eksperyment. Milena, mogę Cię prosić, żebyś rozkręciła teraz tak, żółczka możesz. Z cukrem, dobrze? Ile cukru? 4 łyżki. Możesz dać 5 łyżek cukru. Myślę, iż masło jest już wystarczająco rozkręcone. Następnie do masła dodajemy właśnie żółtka, robię właśnie koleżanka. Dodając masę twarogową i białko. Milena, mogłabyś to dalej rozkręcić mikserem? Tak. Na jednolitą masę, dobrze? I dodajemy około 2 łyżek cukru wanilinowego do smaku. Musimy oczywiście pamiętać o dodaniu budyniu, który zwiąże nam całą masę i nie rozleci nam się na talerzu. Tak oto ubitą masę rozkładamy do 3 równych foremek. Ten papier ułatwi nam wyjęcie babeczek z foremek. Babeczki wstawiamy na 30 minut do pieca rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza. Milena, mogę prosić Cię, abyś ubiła te białka. Tak. Białka będą wykorzystane jako wierzchnia część do babeczek, która będzie po prostu fajnie wyglądała i zarazem dobrze smakowała. Do ubitych białek dodajemy 2 łyżki cukru i ucieramy go przez około 3 minuty. Białka układamy na wierzchu babeczek. I białka wykładamy na babeczki. Całość pieczemy jeszcze przez około 10 minut. Tak oto wypieczone babeczki rozkładamy na dowolną ilość talerzyków. My sobie weźmiemy na 2 dla nas dwójka. Tutaj koleżanka zrobiła upłynnioną czekoladę w kąpieli wodnej z dodatkiem śmietanki. Możemy je serwować na różnego typu przyjęciach, ponieważ są dość proste w przygotowaniu i nie zawierają dużo czasu. Nadają się na imprezy typu jakieś garden party, czy po prostu taką zwykłą imprezę domową. Życzymy Wam smacznego
Jest to jeden z prostszych deserów, które przygotowujemy na naszych zajęciach technologii gastronomicznej.